Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, ekonomia, biznes. Zapraszamy do wysłuchania. Kolejny podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości ma na celu zaznajomienie Was z jesiennymi propozycjami platformy szkoleniowej. Rozmawiamy w ostatnim czasie z trenerami, ze szkoleniowcami, z coachami, z osobami, od których na co dzień możecie się uczyć na naszej platformie szkoleniowej. Dziś jest z nami Anita Gałek, trener biznesu, coach. Serdecznie witam. Dzień dobry, witam serdecznie. A jednocześnie autorka bardzo popularnych szkoleń z zakresu marketingu i relacji, których możecie wciąż oglądać i w których możecie uczestniczyć właśnie na platformie szkoleniowej PFP. Pani Anito, wchodzimy w ten sezon jesienny już tak trochę odważniej, wrzesień minął, zaczął się październik. Czy to oznacza, że wróciliśmy już na sale szkoleniowe z pełną energią i gotowi do zdobywania wiedzy, czy jeszcze się rozpędzamy? No szczęśliwie na platformie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości ten ruch był również podczas wakacji, czego doświadczyłam, bo przecież cały czas się uczyliśmy i szkoliliśmy. Natomiast rzeczywiście chyba tak mamy już w głowie zakodowany ten wrzesień, tak jak zaczynaliśmy szkołę i październik, studia, jesteśmy nauczeni, że ta jesień rzeczywiście jest takim otwarciem na edukację. I tak też jest to na platformie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, że frekwencja naprawdę jest bardzo zadowalająca. Z jakimi szkoleniami Pani wraca w sezonie jesienno-zimowym? Które szkolenia to będą szkolenia dobrze już znane i jakie przygotowano nowości? Odpowiadając na potrzeby uczestników szkoleń, a to też jest bardzo wartościowe, że możemy jednak mieć interakcję z uczestnikami poprzez ankiety, badać potrzeby tych, którzy po raz pierwszy są na platformie, albo tych, którzy są stałymi uczestnikami i oczekują czegoś nowego. Ja w związku z tym, że w obszarach swoich zainteresowań mam i kompetencje menedżerskie, i kompetencje sprzedażowe, to staram się też i w tych tutaj obszarach pokazywać uczestnikom coś ciekawego, odpowiadając na potrzeby szkoleń sprzedażowych, otwarcie nowego tematu, premiera była całkiem niedawno, marketing relacji. Coś, co wzbudzało zainteresowanie uczestników, rozpoczęłam ten temat takim wstępnym odcinkiem kompetencji sprzedażowych i ten odcinek był zatytułowany Budowanie relacji. Okazało się, że jest potrzeba zgłębienia tematu i rozszerzyłam ten temat właśnie o marketing relacji. Temat bardzo aktualny, bardzo potrzebny. Sprzedaż dzisiaj wymaga tych relacji i uczestnicy czują też potrzebę, mają świadomość, że jest to w tej chwili niezwykle istotne. I tak jak na miarę dzisiejszych czasów, jesteśmy wszyscy nieco zestresowani. Sytuacji stresowych jest mnóstwo dookoła, dlatego też powinniśmy zadbać o siebie, zadbać o swój komfort, o swój dobrostan i nowy temat, również odpowiadając na potrzeby sprzedawców, handlowców czy szefów działów sprzedaży. Nowy temat przed nami. Jak radzić sobie ze stresem, będąc sprzedawcą czy handlowcem? Oba tematy rzeczywiście brzmią bardzo interesująco, ale jeżeli Pani pozwoli, to zaczniemy od tego tematu numer dwa. Nie da się bowiem ukryć, że radzenie sobie ze stresem, będąc handlowcem czy sprzedawcą, można potraktować dwuwymiarowo. Będąc sprzedawcą w sektorze e-commerce, będąc sprzedawcą w marketingu bezpośrednim w dużej firmie, ale także będąc sprzedawcą na przykład tak standardowo, jak sobie wyobrażamy, czyli w dużym sklepie, w dużej sieci. Jak poważny jest stres w pracy handlowca i co w tej pracy jest najtrudniejsze, jeżeli chodzi właśnie o to, co może nas narażać na trudne sytuacje? Myślę, że odpowiedź, której mogłabym udzielić, byłaby: to zależy. To zależy od naszych predyspozycji osobowościowych, na ile my jesteśmy odporni psychicznie i potrafimy radzić sobie z tymi sytuacjami, nazwijmy to, trudnymi. Te sytuacje trudne dla każdego z nas będą oznaczały coś innego. Każdy z nas ma inny poziom odporności na stres, więc na pewno to będzie od tego uzależnione. No tak jak każdy zawód, taki zawód sprzedawcy, handlowca, zwłaszcza jeśli mamy bezpośredni kontakt z klientem, no jest jednak obciążony ryzykiem jakichś sytuacji trudnych, które mogą potęgować stres. Ale myślę, że tak naprawdę najważniejsze jest to, abyśmy mieli świadomość, że stres niekoniecznie musi być negatywny.
To, co wielu z nas w pierwszym odruchu robi, chcąc zapobiegać stresowi, to po prostu unika stresu. To nie jest dobre rozwiązanie. To nie doprowadzi nas na pewno do dobrego zarządzania swoimi relacjami, ponieważ no, jeśli czegoś unikamy i się z tym nie stykamy, to się po prostu tego nie uczymy. Więc będę chciała zwrócić uwagę uczestnikom szkolenia na to, żeby jednak oswoić się z tym stresem, uświadomić sobie, jak ja się czuję, co czuję, gdy mam sytuację, która powoduje we mnie stres. No i wtedy będziemy szukać rozwiązań, jak sobie z taką intensywnością emocji radzić. Gdzie te relacje są najtrudniejsze? Na linii pracownik-pracodawca czy na linii pracownik-klient? Myślę, że wszystko też zależy od tego, w jakiej kulturze pracujemy, jeśli chodzi tutaj o te relacje pracodawca-pracownik. W tej chwili szczęśliwie, a być może ja się stykam szczęśliwie z takimi menadżerami, którzy rozumieją to, jak ważne jest budowanie relacji w zespole, że tylko to tak naprawdę jest drogą do tego, żeby zespół pracował efektywnie. I oczywiście nie da się pewnie dać jednej recepty i jednej odpowiedzi, czy to trudne, czy łatwe. Natomiast na pewno w dużej mierze zależy od kultury organizacji. Jeśli chodzi z kolei o tę relację handlowcy, sprzedawcy versus klienci, no to też będzie to wszystko zależało pewnie od tego, w jaki sposób te relacje są budowane, w jaki mogą, bo też tutaj mogą być ograniczenia organizacji, która narzuca pewne standardy i schematy. Natomiast musimy zawsze pamiętać o tym, że po drugiej stronie jest człowiek. I jeśli nie będziemy budować takiej bariery ja sprzedawca, ja pracodawca, ja pracownik czy klient, a będę mieć na względzie to, że po drugiej stronie jest człowiek, myślę, że dużo łatwiej i w naturalny sposób budowanie relacji nam przyjdzie. Pewnie czynnikiem bardzo mocno determinującym sytuację w związku z relacjami w handlu jest fakt, że no, rynek pracy jest jaki jest i handlowców zarówno w tej sferze typowo detalicznej, jak i w sferze marketingowej wciąż jest mniej niż rynek byłby w stanie przyjąć. Widać to zarówno po e-commerce, czyli wielkim sektorze, jak i po zwyczajnym handlu dyskontowym. Czy brak handlowców albo duże tempo pracy handlowców może wpływać na te relacje? I mówię tutaj o relacjach zarówno pierwszych, jak i drugich. Z pracodawcami, jak i z klientami. No tak, no jakby czas, czy raczej brak tego czasu jest najczęstszym powodem, jaki podają pracodawcy, czy sprzedawcy, handlowcy. Jeśli pytam ich, co stoi na przeszkodzie, żebyście te relacje rozwijali, budowali. No i właśnie słyszę wtedy, słuchaj, brak czasu. My nie mamy na to czasu. I rzeczywiście w zależności oczywiście też od tego, w jakim procesie sprzedażowym handlowcy, sprzedawcy uczestniczą, ale ja wierzę, że to nie jest proste. Ja wiem też, że realizowanie standardów obsługowych, które na przykład realizują, czy które narzucają organizacje, też nie jest proste, bo to też jest czas. A do tego jeszcze mówi się o tym, że realizuj te standardy, ale w sposób naturalny, tak aby to było w zgodzie z tobą, jeszcze żeby klient nie czuł, że realizujesz jakiś skrypt, scenariusz, bądź naturalny, bądź sobą. Ale z drugiej strony, gdybyśmy szukali przeszkód i barier, by czegoś nie robić, albo by usprawiedliwiać jakieś swoje deficyty, no to moglibyśmy podać i czas, i że klienci dzisiaj są bardzo wymagający, czy że szef nie motywuje odpowiednio. Więc myślę, że nie powinniśmy się skupiać tutaj na tych barierach, chociażby pod tytułem czas, ale na tych zasobach, które mamy. To znaczy właśnie, to jeśli mam tyle czasu, ile mam, to co ja w tym czasie mogę zrobić, żeby wykorzystać go efektywnie, żeby wykorzystać go chociażby właśnie na zbudowanie relacji z klientem czy z pracownikiem. Jeżeli chodzi o zagadnienie pierwsze, czyli marketing relacji, to jest pojęcie, które rzeczywiście w coachingu i w treningu biznesowym zyskuje bardzo duże znaczenie, bowiem relacje to jest coś, co po pandemii marketingowcy, menadżerowie, przedsiębiorcy muszą odbudowywać trochę na nowo. Czego nas te ostatnie lata nauczyły, co zweryfikowały, co jest okej, a co trzeba poprawić?
No szczęśliwie wyciągamy, myślę, bardzo pozytywne wnioski i wyciągamy to, co najlepsze z tych ciężkich, trudnych czasów, które dla niektórych wydawały się może właśnie tak bardzo skrajnie trudne. Rzeczywiście ten czas pokazał, a zwłaszcza ta izolacja społeczna, której byliśmy wszyscy poddani, pokazała, jak ważne jest to, aby być obok drugiego człowieka, że jednak fantastycznie jest wykorzystywać nowe technologie pod tytułem komunikatory, krótkie wiadomości i to rzeczywiście ma szansę te relacje pielęgnować, natomiast my potrzebujemy po prostu żywego kontaktu z człowiekiem. I również zyskało na znaczeniu właśnie ten marketing relacji, który opiera się właśnie na tym, żeby sprostać potrzebom klienta, żeby indywidualizować podejście do klienta, że nie sprzedajemy produktów takich samych i usług wszystkim klientom, tylko jednak personalizujemy i staramy się, żeby każdy klient poczuł się wyjątkowo. To jest też pokazanie i uwypuklenie, jak ważne w dzisiejszych czasach, oprócz tych relacji, jest to, żeby na bieżąco reagować, być elastycznym i być może to, co nie sprawdzało się kilka lat wstecz, dzisiaj ma szansę się sprawdzać i w drugą stronę. Więc ten marketing relacji rzeczywiście funkcjonuje dzisiaj w biznesie. Jest trochę tak w kontrze do tego marketingu transakcyjnego, który właśnie stawiał za cel sprzedaż, a nie utrzymanie relacji i zbudowanie takiej społeczności wokół swojej marki. Pani trener, czy marketingu relacji można tak jeden do jednego się nauczyć? Czy to jest jednak coś takiego, co dobry handlowiec, dobry PR-owiec, dobry marketingowiec musi mieć trochę w sobie, że zaczynając networking, zaczynając spotykanie, no jednak nie można podchodzić do tego na zasadzie idę na to spotkanie po to, żeby coś sprzedać. No bo budowanie relacji tak jeden do jednego nie musi się wiązać od razu z transakcją. Tak jest. Znaczy dobra wiadomość jest taka, że pewnie wszystkiego można się nauczyć, a zwłaszcza korzystać z narzędzi, które są wykorzystywane w marketingu relacji. Oczywiście, że komfortowe jest to, jeśli mamy to po prostu w sobie, lubimy kontaktować się z innymi ludźmi, łatwo nam przychodzi nawiązywanie kontaktów, budowanie relacji, no bo wiele osób tak ma, że naturalnie po prostu nawet nie wiedząc, że to się tak nazywa, bo też stykam się z tym na szkoleniach, że słuchaj, ale ja to robię, a nawet nie wiedziałem, że to jest to. No właśnie to się bierze z tego, że my mamy takie predyspozycje, mamy takie wewnętrzne potrzeby, bo sami jesteśmy relacyjni. Natomiast no oczywiście, no przecież nie wszyscy sprzedawcy, handlowcy tak mają i nie każdy musi być super relacyjny. Natomiast myślę, że zawsze, tak jak w każdej dziedzinie rozwoju, rozwój oparty powinien być na samoświadomości. To znaczy, czego ja potrzebuję, na jakim etapie teraz jestem, gdzie chciałbym być. I myślę, że spokojnie, właśnie w oparciu o te narzędzia, które pozwalają budować relacje, podtrzymywać relacje z klientem, każdy może ten marketing relacji uprawiać. I jeszcze więcej networkingu. Tak jest. Tak jest. I tych spotkań, których rzeczywiście jest coraz więcej i nie należy się ich bać, tylko należy z tego korzystać. Dokładnie tak. Pani trener, podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, jesień nam się rozpędza, o tym powiedzieliśmy na samym początku, to oznacza, że można Panią na platformie szkoleniowej PFP spotkać dość często. Tak, zapraszam serdecznie. Platforma Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Nie tylko mnie, ale też i innych trenerów, inne szkolenia, inne tematy, także zachęcam, a jeśli sprzedaż i kompetencje sprzedażowe, Anita Gałek, zapraszam serdecznie, myślę, że będzie o czym rozmawiać. I rzeczywiście patrząc na harmonogram zarówno wrześniowy, jak i październikowy Platformy Szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, widać, że zarówno tematy dotyczące e-commerce, marketingu, sprzedaży, mindfulness, prawa, gospodarki, podatków są już mocno rozpędzone. Tych szkoleń jest przynajmniej kilkanaście, jak już chyba nie kilkadziesiąt w miesiącu, stąd też naprawdę warto się z tą ofertą poznać, szczególnie, że po rejestracji korzystanie ze szkoleń, a także z e-learningów jest absolutnie
bezpłatne. Gościem dzisiejszego podcastu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości była Anita Gałek, trener biznesu i coach. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie i zapraszam. I tak jak mówiliśmy, panią Anitę spotkacie na naszej platformie szkoleniowej. Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, ekonomia, biznes. Zapraszamy do wysłuchania.